Na chwilę obecną możemy podziwiać wyjątkowo wyglądającą elewację, którą w tym momencie wykonujemy od strony zachodniej i północnej. Ten efekt otrzymujemy dzięki zastosowaniu fasad w technologii słupowo-ryglowej oraz elewacji w systemie ETIX z profilami Sztodeko, które nadają powtarzalność i trójwymiarowość tego obiektu. Dodatkowo projektant wzmocnił ten widok, stosując fasadę od strony północnej z bardzo monumentalnymi słupami i ryglami i dodając bardzo duże klipsy, które podkreślają trójwymiarowość budynku. Budynek od poziomu minus 1 do plus 1 wydaje się dość masywną bryłą, natomiast już od poziomu plus 2 w górę jest on bardziej wciągnięty, dając dużo zacienień, tarasów. Będą również tutaj wykonane schody kręcone. Co tak naprawdę podkreśla tą jakość i te emocje, to jest estetyka, funkcjonalność. Ponadto ta bryła architektoniczna w tym układzie integruje się i pasuje idealnie w otoczenie dolnej windy, która jest dzielnicą zabytkową. Budynek jest usytuowany pomiędzy ulicami Górna Wilda i Dolna Wilda. Nazwy nie biorą się znikąd. Różnica poziomów pomiędzy początkiem a końcem działki to około 10 metrów wysokości. Stąd od strony zachodniej wchodzimy z poziomu gruntu na kondygnację parteru, natomiast od strony wschodniej wchodzimy na poziom minus 1. Wyzwaniem było postawienie szpitala przy funkcjonującym kompleksie szpitalnym, który powstał 55 lat temu, w którym cały czas leczyli się pacjenci. Naprawdę to było coś wspaniałego, zobaczyć jak ten budynek wygląda w realu. To co realizowaliśmy, te zakładane plany dzienne, tygodniowe, miesięczne, no mają swoje odzwierciedlenie w postaci tego budynku. Jest to wierna kopia tego, co zaprojektował architekt, 1:1, w odniesieniu nawet i kolorystycznym. Największą radochę sprawiło mi zakończenie stanu surowego i wykonanie całej bryły tego budynku, za co dziękuję tutaj kadrze, ale i również wielkie podziękowania należą się ludziom z biura, którzy zaofertowali ten kontrakt, wygrali, a my możemy go teraz realizować i dzięki temu filmowi, temu nagraniu oni mogą zobaczyć, jak nam to idzie. Także wielkie dziękuję. Tą grupę ludzi w skrócie można powiedzieć, że to co charakteryzuje to silny charakter, pasja, dążenie do celu i chęć zrealizowania zadań wielkich.